środę 18 listopada zaczynamy od wizyty na lodowisku Toropol. To jeden z niewielu obiektów sportowych, który cały czas jest otwarty dla nas wszystkich. Tutaj odbywają się treningi w łyżwarstwie figurowym, w hokeju, a teraz trenuje tutaj Narodowa Kadra Polski Short Tracku. To najmłodsza dyscyplina sportów zimowych. Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Tutaj zawodnicy przygotowują się do Mistrzostw Europy. Treningi potrwają do 21 listopada, a my już trzymamy za nich kciuki. I przypominamy, że lodowisko Toropol jest otwarte dla wszystkich. Jest ilość miejsc dość ograniczona i trzeba mieć maseczki, ale można w każdej chwili przyjść, pojeździć na łyżwach.